Obliczmy, ile to jest. 39,1 odjąć 0,794. Zapiszę to działanie tak, aby obliczyć pisemnie, pod tak zwaną kreską. 39,1 i 794. Warto pamiętać, że przy dodawaniu i odejmowaniu ułamków dziesiętnych zapisujemy je tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem, a tym samym odpowiednie miejsca pod sobą. Czyli w tym wypadku jedności pod jednościami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi. Gdy poprawnie zapisaliśmy, możemy próbować odjąć. Nic odjąć 4. Nic odjąć 4, nic to jest po prostu 0. Czyli mogę tutaj sobie wpisać 0, będzie mi łatwiej. Mamy 0 odjąć 4. W tej chwili dokonujemy zwykłego odejmowania. Przez chwilę zapominamy o tych przecinkach. Zatem 0 odjąć 4, ile to będzie? W odejmowaniu musimy pożyczyć od kolejnej liczby. Od zera nie możemy, możemy pożyczyć od jedynki. Czyli tu będę miała 0, pożyczam do tej liczby. Tu będę miała 10 i teraz od tej dziesiątki mogę pożyczyć do kolejnej liczby. Zatem tu będę miała 9, tu będę miała 10. 10 odjąć 4 to jest równe 6. 9 odjąć 9 to jest równe 0. 0 odjąć 7 nie możemy odjąć. Pożyczamy od dziewiątki. Tutaj będę miała 8, a tutaj zrobi mi się 10. 10 odjąć 7 to jest 3. Teraz ważna sprawa, spisuję przecinek. 38 odjąć 0 to jest 38. Zatem w wyniku otrzymuję 38,306.